Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę nowości. A więc popytałem. Okazuje się, że Spectrum nie jest tak źle, jakby można było przypuszczać. Co najmniej przez rok będzie dostępna normalnie, a później pewnie też będzie dostępna. Więc jeśli chodzi o Pactre, ten mój news sprzed 4 miesięcy, coś się dzieje w temacie, ale moje źródła donoszą, że spokojnie możecie kupować, nie musicie robić zapasów, więc będzie ok. To jest pierwszy news. Drugi news to jest taki trochę bardziej smutny, że no, Model Master, no, farby Model Mastera mogą jednak zniknąć. Tu wszystko wygląda na to, że mogą zniknąć. I jeśli chodzi o Pactre, to na spokojnie, to Model Master faktycznie może przestać istnieć na polskim rynku, znaczy na w ogóle na rynku. Tyle tutaj z tych informacji odnośnie farb. Następną rzeczą, o której chciałbym Wam powiedzieć, to jest festiwal modelarski we Włocławku. Więc to jest chyba pierwszy festiwal, który się odbędzie. Mam taką nadzieję, że nie zostanie odwołany, bo został niecały, znaczy, no dobra, miesiąc z kawałkiem. 10-11 to już jest znaczy chodzi o dni. 10-11, 10-2020. Ulica Toruńska 87 we Włocławku. Włocławek tutaj, jak widzicie na mapie, jest prawie w centrum Polski leży. Ja się tutaj osobiście wybieram. Mam nadzieję, że zdążę coś zbudować, chociaż mogą być pewne problemy, ponieważ co niektóre osoby mają jeszcze pracę zdalną, z którymi mieszkam, więc moje biurko modelarskie jest w tej chwili miejscem wykonywania pracy. Ale jakieś tutaj czary mary może będę robił i gdzieś tutaj pokątnie będę składał wieczorami model. Później będę musiał go gdzieś przenosić. Wszystko. Ja nie lubię czegoś takiego generalnie. Jak już się zabieram za coś, to mam to wszystko rozbebłane, rozpaprane. Leży to wszędzie, powala się po całym biurku, ale niestety jest to niemożliwe w tym momencie. Więc postaram się czymś skończyć, coś zbudować, coś nowego pokazać. Nie wiem, ile mi z tego wyjdzie. W każdym razie na pewno będę we Włocławku, ponieważ tutaj nie wiem, czy są klasy tutaj podane. Znaczy całość imprezy, przyjmowanie modeli jest oczywiście w sobotę. Grupy wiekowe, młodzicy, juniorzy, seniorzy. Przyjmowanie modeli w sobotę, z tym, że rejestracja, z tego co widziałem, jest tylko i wyłącznie elektroniczna, więc trzeba się elektronicznie zgłosić. Dobra, także o Pactrze Wam powiedziałem, o konkursie we Włocławku, który jest za miesiąc, też Wam powiedziałem. Jeszcze może wtrącę o nowościach modelarskich. Nowości modelarskie. Gdzie ja to mam? Słuchajcie, Spitfire. Kojarzycie w ogóle Gomix? Firma Gomix. Firma Gomix mi się kojarzy z kartonem, mi się kojarzy generalnie, nie? Także firma ta wypuściła, znaczy podejrzewam, że są przepaki jakieś. Modele. Tutaj mamy Thunderjetta z plastikowych. Weźmy 7, dwójkę. Są trzy. I to są nowości. Jest Ławoczkin, jest Spitfire i Thunderjet. Ja mam zamiar pokazać Wam, co się znajduje w pudełku Ławoczkina i w Spitfire'a. Czekam. Przesyłka z modelami ma przyjść w przyszłym tygodniu, więc jakieś inboxy będą. To jest to. I drugą rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, to są farby firmy Humbrol. Też czekam za przesyłką. Chcę zobaczyć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, no bo ja kojarzę Humbrola tylko i wyłącznie tutaj z emaliami.
czyli emalie w tych metalowych tutaj opakowaniach słynnych, które później trzeba było to otwierać. Były jakieś problemy, jak się rozlało, to już w ogóle było ała. I poza tym to śmierdziało strasznie. Zobaczymy. Ja w temacie 83 w sumie farby są dostępne z gamy 139 Humbrola i mam zamiar tutaj zobaczyć, jak to wygląda, czy to się da tutaj z jakimiś wamodami, gunze, rozcieńczalnikami mieszać, jak to w ogóle, czy to jakoś pachnie i tak dalej, więc obadamy temat. To jest taka też tutaj moja inwencja, żeby wam pokazać, że nie tylko Paktra, nie tylko Hataka, ale też inne firmy mają farby akrylowe, gdzie generalnie Humbrol w pamięci wielu modelarzy po prostu kojarzony jest z metalowymi opakowaniami, gdzie są po prostu emalie. Dobra, słuchajcie, tyle z informacji. Jeszcze co? Znaczy jeszcze jakieś tam nowości na kanale się pojawią, to tam nie ma wątpliwości, że coś się będzie działo. Cały czas mam w pamięci to, że mam pokazać V5 w akcji, czyli jak zaginać. Taki odcinek też powstanie. Jak tylko będę miał chwileczkę czasu, to zrobię. Dzięki za oglądanie i jakby ktoś miał blisko do Włocławka i chciałby tutaj wpaść na konkurs, bo tak jak powiedziałem, ja tutaj się zjawię na pewno, bo funduję nagrodę w kategorii Artyleria 1 do 72. I to będzie nagroda po prostu takie, moim zdaniem, najlepszy model w tej kategorii. I tutaj nagrodą będą blaszki ode mnie do flaka 40. Taka nagroda będzie. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.